Witamy, witamy. Minęła godzina 18. Jesteśmy. Koleżanki, koledzy, zbierajcie się powolutku, my już zaczynamy. Mówi się, że płodność kobiety, albo wprost, zdolność do zajścia w ciążę maleje po skończonym 25 roku życia. W naturalnych i zdrowych warunkach proces ten nie jest szybki. Co więcej, doskonale wiem i znamy pewnie kobiety, które bez problemu zachodziły czy zachodzą w ciążę nawet tuż przed 40. Gorzej, gdy kobieta zaczyna przepitać zbyt wcześnie i zbyt szybko. Przedwczesne wygasanie funkcji jajników nie daje kobietom niestarającym się o ciążę jakichś szczególnie widocznych i niepokojących od razu sygnałów. Gdy jednak diagnoza przedwczesnej menopauzy pada na konsultacji lekarskiej, no czujemy ją każdą komórką naszego ciała. Bo przedwczesne wygasanie czynności jajników to druzgocąca diagnoza. Tym bardziej, gdy właśnie rozpoczął się etap w życiu pary, w którym świadomie i z nadzieją rozpoczęły się starania o potomstwo. Ale i mężczyzna nie jest w tak dużo lepszej sytuacji, bo i jego może dotknąć podobny problem. Choć powszechnie się mówi, że facet płodny jest całe życie, niewiele ma to wspólnego z prawdą. Tak jak jajniki mogą wejść we wcześniejszą niewydolność, tak i męskie, młode jądra mogą zacząć produkować mniej plemników, a te, które powstaną, nie będą najlepszej jakości. To prawdziwy dramat dla młodych ludzi chcących zajść w ciążę i jednocześnie rozpaczliwie poszukiwane metod, które pozwolą jeszcze zdążyć urodzić biologiczne dziecko. Czy jest na to szansa? To temat dzisiejszego webinaru. Gościem, którego jest doktor nauk medycznych Małgorzata Zięba z katowickiej kliniki Zięba Klinik, ginekolog położnik, specjalista endokrynolog, specjalista leczenia niepłodności, lekarz z olbrzymią wiedzą, doświadczeniem i wieloma sukcesami w prowadzeniu skomplikowanych przypadków niepłodności partnerskiej. Szanowni Państwo, zapraszam do udziału i oczywiście do pozostawiania swoich pytań. Dzień dobry, witam, Pani doktor. Witam serdecznie, miło mi się spotkać po raz ponowny. Temat bardzo ciekawy, myślę, że każdego z nas inspiruje, dlatego że tak naprawdę każdego z nas dotyczy. Ten faktycznie w gabinecie ginekologicznym każdy ginekolog ma, myślę, takie same doświadczenia, że coraz więcej osób młodych przychodzi z dużym problemem przedwczesnego wygasania zarówno czynności jajników, jak i dotyczy to mężczyzn, tak jak pani powiedziała, jądra. Ja sobie tak pomyślałam, że my, ta zarówno osoby te młode, które są zainteresowane zachodzeniem w ciążę, ale także osoby, które są rodzicami, dziadkami, a przede wszystkim my lekarze, powinniśmy uczulić na to, żeby w planach swoich życiowych, w tej chwili widzimy, że młodzież ma bardzo fajne plany poukładane, czyli skończę dobrą szkołę, nauczę się języków obcych, pójdę na bardzo dobre studia, potem jakieś specjalizacje, potem będę dyrektorem, a potem będziemy mieli dzieci. I czasami się nie udaje ta ostatnia rzecz. Dlatego w takiej sytuacji wymyśliłam sobie, że w sumie dobrym pomysłem byłoby, aby uczulić młode osoby, że jak zgłaszają się do ginekologa, do jakiegoś lekarza, to żeby ten lekarz ginekolog był w stanie określić na przykład, powiedzmy o kobiecie, jak wygląda jej przyszłość rozrodcza, czyli jesteśmy w stanie taką dziewczynę zbadać, popatrzeć, pooglądać jajniki. Przede wszystkim to jest to, co mówiłam, zawsze mówię, że podstawą jest wywiad, czyli my w takiej sytuacji jesteśmy w stanie z wywiadu już się dowiedzieć co nieco o tle genetycznym. Dotyczy tak samo mężczyzn, prawda? Czyli jeżeli słyszymy, że w rodzinie był problem z zajściem w ciąży lub że mama, babcia, ciocia wcześniej miały wygasanie czynności jajników, bo przestały miesiączkować, no to powinna nam się lampka zaświecić, że w takiej sytuacji można by taką dziewczynę, takiego mężczyznę bardziej diagnozować w kierunku genetycznego tła zaburzeń płodności, tak? Ta grupa nie jest duża, natomiast jeżeli mamy jakby trzymać się faktycznie czynników, które mogą mieć wpływ, to bardzo by było dobre, żeby w takiej sytuacji, że jej wywiad tak zebrany mamy i określamy, że faktycznie to tło genetyczne może być, można zrobić, zlecić, powiedzieć dla świętego spokoju, proszę sobie zrobić kariotyp, wykluczymy tam możliwość translokacji zrównoważonych, ładnie to brzmi, to chodzi o to, że one są zrównoważone
klinicznie, co oznacza, że dla danego pacjentki to jakby nie występuje klinicznie, natomiast jedynym jej objawem może być przedwczesne wygasanie czynności jajników czy tam jądy. Następnie w takiej sytuacji trzeba pamiętać, że kobiety, które w jakiś sposób również się boją wad genetycznych, mogą być obarczone tak zwaną wadą genetyczną zespołem łamliwego chromosomu X, który jest, ja bym chciała widzieć, o właśnie w ten sposób, przepraszam bardzo, tak mi jest łatwiej, jak widzę panią i wiem do kogo mówię. Ale pani doktor, czy prezentacja ma się przesuwać, bo na razie się nie przesuwa, widzę. Teraz tak. W takiej sytuacji mamy dziewczyny, które zespół łamliwego chromosomu X to jest rzadko występujący zespół, faktycznie może się on mniej w 20% z przedwczesnym wygasaniem czynności jajników może występować. Jeśli chodzi o mężczyzn, to może dopiero diagnostyka, myślę, że genetyczna ma sens, poza kariotypem ma sens w tym momencie, kiedy widzimy, że faktycznie jest problem z nieprawidłowym nasieniem. Wracając do dziewczyny, młoda dziewczyna przychodzi do lekarza i prosi, pani doktor, czy można by było tak zrobić, że ja sobie chcę zaplanować życie, czy pani jest w stanie mi określić, czy ja mogę sobie planować, że po około 30 roku życia dopiero będę zachodzić w ciążę. No wtedy faktycznie oglądamy jajniki, patrzymy ilość pęcherzyków w jajniku, wydaje nam się dobrze, to jest jedna z pierwszych metod określania rezerwy jajnikowej już od wielu, wielu lat, więc ona jest pewną metodą, tak samo w medycynie rozrodu, widzimy te pęcherzyki i od dopiero kilku, no 10 lat określamy to też w oparciu o hormon antymillerowski i to jest tak zwany hormon, określenie wieku biologicznego, hormon płodności kobiet, też bardzo wykorzystywany w medycynie rozrodu. Zlecamy takiej pacjentce rezerwę jajnikową, patrzymy, no proszę panią, jest super, na swój wiek ma pani bardzo dobrą rezerwę jajnikową, wygląda, że nic pani nie grozi, proszę regularnie przychodzić do lekarza, raz na pół roku, maksymalnie raz na rok, będziemy to monitorować. Ale w takiej sytuacji, jeżeli byśmy taką procedurę przyjęli, to grupa kobiet, które mają zmniejszoną rezerwę jajnikową, w jakiś sposób zostanie wyłapana. Podobnie jest sytuacja, która na pewno zdarza się w większości ginekologów. Mamy bardzo dużo pacjentek z zaburzeniami miesiączkowania. Jeżeli lekarz ginekolog nie ma ochoty diagnozować, bo też tak może być, diagnozować zaburzeń miesiączkowania, to w takiej sytuacji dobrze by było, gdyby odesłał do endokrynologa, ginekologa, żeby nie włączać jakiegokolwiek leczenia bez dokładnej diagnostyki. Spotykamy się często tak, że zaburzenia miesiączkowania się świetnie leczy, wprowadzając antykoncepcję. I taka dziewczyna, myśląc, że jest zupełnie zdrowa, przez wiele lat zażywa tabletki antykoncepcyjne, regularnie sobie miesiączkuje, odstawia tabletki i mówi, teraz będę zachodzić w ciąży. No, ale co się okazuje, zbieramy wywiad, był problem wcześniej, który nie został zdiagnozowany i tym problemem te zaburzenia miesiączkowania, oczywiście w większości to nie jest przedwczesne wygasanie, ale w tej grupie może być. Jeżeli my tego nie zdiagnozujemy, to opóźniamy jakikolwiek za możliwość zabezpieczenia genetycznego tej pacjentki materiału o ładnych parę lat, bo ona myślała, że wszystko funkcjonuje prawidłowo. Dlatego też chciałabym uczulić, że oczywiście zdaję sobie świetnie sprawę, też jest duża grupa, pierwsza o tą diagnostykę, a druga grupa kobiet jest takich, które są już na antykoncepcji, przychodzą do lekarza i musimy pamiętać, że tabletki antykoncepcyjne powodują, że obraz jajników jest troszeczkę inny. My ten obraz jesteśmy w stanie ocenić i gdy nam się wydaje, że on jest podejrzany, należałoby w tym momencie tej pacjentce powiedzieć, proszę panią, no zrobiłabym hormon antymillerowski, należy pamiętać, że ta rezerwa jajnikowa może wyjść na mniejsza, ale nie powinna być skrajnie mała. Wtedy najczęściej, jeżeli wychodzi skrajnie mała, prosimy o odstawienie tej antykoncepcji na co najmniej 3 miesiące i po 3 miesiącach sprawdzamy, czy faktycznie jest niska. Niejednokrotnie udaje nam się wyłapać pacjentki, które naprawdę mają małą już rezerwę jajnikową, a jeszcze ogromne plany życiowe. Dlatego właśnie
to jest potrzebne, aby taka pacjentka była w stanie przestawić swoje priorytety, czyli no dobra, no skończę te studia, ale po studiach wpierw urodzę dziecko, a potem zrobię karierę zawodową, prawda? To jest istotne, jeżeli nam na tym zależy. Dokładnie dotyczy to tak samo chłopców. Dlaczego? Chłopców, mężczyzn. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że tak naprawdę największą pulę zaburzeń związanych z płodnością dotyczy grupa niezidentyfikowana idiopatyczna, czyli to jest taki wspólny worek, prawda? Czyli to idiopatyczne, samoistne to jest wspólny worek, do którego możemy wrzucić wszystko i do tego głównie wrzucamy czynniki związane z wpływem środowiska. Tak samo jest to wpływ środowiska jakby różnego rodzaju choroby, które w przebiegu których wskutek to, cośmy mówili na ostatnim wykładzie, czyli procesy autoimmunologiczne, czynnik sprawczy, to bakteria, wirus, jakiś antygen wprowadzony w organizm, powstawanie procesów autoimmunologicznych, procesów, które powodują gwałtowne niszczenie komórek najsłabszych. Najsłabsze komórki, które poddają się, to są właśnie komórki rozrodcze, komórki szpiku i komórki mieszka włosowego. I one najbardziej zawsze cierpią. Jeżeli faktycznie dochodzi do tego typu procesów, to mamy proces, w którym dochodzi zarówno do niszczenia komórek rozrodczych żeńskich, jak i męskich, czyli tak samo mamy tutaj pulę mężczyzn, czyli jakby taki młody mężczyzna przyszedł sobie do androloga najlepiej, dlatego że wtedy diagnozujemy i zbieramy wywiad, o którym mówię, że jest bardzo istotny i tutaj możemy to tło genetyczne, no to wtedy sprawdzamy, takie są plemniki, ma pan super, hiper, sprawdzajmy to co jakiś czas, ale punkt wyjścia już mamy. Druga rzecz, która jest najistotniejsza według mnie w naszym życiu w tej chwili, to są czynniki środowiskowe. Tutaj właśnie jest slajd, który najlepiej to sobie przeczytać, ale to się nazywa endocrine disrupting, czynniki, które mają wpływ na uszkodzenie zarówno komórek rozrodczych, jak i mogą mieć wpływ na uszkodzenie zarodków. To jest wiele prac, które nam to mówią. To są farby, to są lakiery do włosów, to są lakiery do paznokci, to są worki foliowe, właściwie wszystko, co nas otacza i to już w wielu pracach naukowych jest udowodnione, że może być przyczyną niepłodności, jak i uszkodzenia na wstępie komórek rozrodczych. Dlatego też ta grupa młodych ludzi prawdopodobnie jest bardzo obarczona w tej chwili, ze względu na to, że tych czynników jest coraz więcej, tym, że już ten potencjał na wstępie jest dużo mniejszy i gorszej jakości. Dlatego należałoby stale to w jakiś sposób kontrolować. Poza tym taki punkt wyjścia, jeżeli my mamy, to my możemy się zastanowić, co możemy dalej robić. Dlatego, że tak, mówiłam o planach, to jest jedna sprawa. Mamy drugą grupę jeszcze czynników wpływających na własne życzenie lub niekoniecznie. Czyli kolejną grupę, która powoduje, że mamy przedwczesne wygasanie czynności gonad, to są nasze choroby i nasze postępowanie, które ma nam uratować życie. Mówimy tutaj o pacjentach onkologicznych. To jest też czynniki chemiczne. Jest to radiochemioterapia, jest to wycięcie kawałka lub całej gonady, które powodują, że ten wiek biologiczny nasz staje się wiekiem dużo krótszym, prawda? Ale trzeba pamiętać, że my sami działamy sobie też na szkodę. Szczerze, to oczywiście nieprawidłowa higiena życia, to o tym to nie ma co mówić. Każdy z nas wie, ile grzeszy i czym grzeszy. Uważam, że każdy lekarz powinien mieć ten czas, żeby uświadomić jednak młodego człowieka, na czym polega zdrowe życie. W tej chwili to jest bardzo ważne, dlatego że właśnie chodzi o to, jak unikać tych czynników złych, które na nas wpływają, a możemy nie mieć tej świadomości. Natomiast jest jeszcze, mamy bardzo długo, już od wielu lat prowadzę pacjentów, szczególnie mężczyzn, którzy od młodego wieku chcą dobrze wyglądać. Oni to są mężczyźni, którzy są wprowadzeni wcześniej na siłownię i są prowadzeni też przez różnych, bo ja nie mówię, jest niektórzy trenerzy bardzo są profesjonalni, wiedzą co robią, ale nie zawsze tak jest. Czyli czasami mają podawane różnego pochodzenia leki, zarówno hormony steroidowe, jak i mamy hormon wzrostu różnego pochodzenia, co powoduje, jeżeli nie jest to profesjonalnie prowadzone, to powoduje całkowite zablokowanie zarówno gonad, jak i układu podzgórzowo-przysadkowego, co staje się bardzo trudne do odblokowania w trybie, kiedy chcemy, nagle przychodzi taki pan i mówi, a teraz to ja chcę dziecko.
No w takiej sytuacji dochodzi najczęściej do trwałego może dojść uszkodzenia zarówno impulsacji w układzie podwzgórzowo-przysadkowym, jak i uszkodzenia komórek w obrębie nabłonka plemnikotwórczego, czyli to, co jest istotne. No i teraz najważniejsze jest to dla nas, co my możemy zrobić, żeby uratować. No to już troszkę powiedziałam, czyli przede wszystkim profilaktyka jakby wszystkim. W tej chwili ona jest bardzo ważna. Czyli profilaktycznie sprawdzajmy, co się dzieje, tak? Czy czynniki zewnętrzne, które są, jeżeli oczywiście w jakiś sposób odhaczyliśmy, brzydko mówiąc, czynniki genetyczne, no to sprawdzajmy, czy czynniki zewnętrzne w jakiś sposób przyspieszają proces degradacji i niszczenia naszych komórek regularnymi wizytami u ginekologa, androloga, urologa. Jeżeli widzimy, że sytuacja jest, bo to jest to, co mówiłam na tej antykoncepcji, nie jesteśmy za bardzo, antykoncepcja nam trochę zamyka drogę, bo nie jesteśmy w stanie monitorować tego procesu, w którym mówimy tak teraz, trzeba coś zrobić, bo ja widzę, że ta czynność jajników nam wygasa. Trzeba by było coś zrobić, zabezpieczyć przynajmniej te oocyty, żeby później, kiedy pani będzie chciała mieć materiał swój genetyczny, za ładnych parę lat była taka możliwość. Robimy w takiej sytuacji, jeżeli mamy zmniejszoną rezerwę jajnikową, na początku był pierwszy slajd, który nam definiuje, kiedy mamy przedwczesne wygasanie czynności jajników, kiedy możemy je rozpoznać. Wtedy, kiedy w ciągu widzimy pacjentkę, która przychodzi do lekarza i mówi, że co najmniej 4 miesiące już nieregularnie miesiączkuje lub w ogóle nie miesiączkuje, a pobrane badania gonadotropin, bo trzeba pamiętać, że w endokrynologii rządzą sprzężenia zwrotne, czyli mamy przede wszystkim pod wzgórze przysadka i tam są gonadotropiny. W przysadce to jest FSH, które stymuluje estradiole i pęcherzyki jajnikowe, a na dole właśnie ten estrogen. Jeżeli wygasa czynność jajnika, to przysadka chce strasznie mocno popracować. I cechą takiego, bo ona jest wydolna, ona jest zdrowa, tak cechą okresu okołomenopauzalnego są wysokie stężenia FSH, czyli hormonu przysadkowego, które ciśnie ten jajnik, ale nic z niego wycisnąć nie może, i niskie stężenie estrogenów, tam rzędu 20 pikogramów. Ale pamiętajmy, że kobiety są cykliczne, czyli my możemy się spodziewać, że chciało na prawy jajnik wycisnąć, nie wycisnęło, ale w następnym miesiącu może coś na lewym wycisnę, nie? I jeżeli w przeciągu miesiąca te wyniki badań potwierdzają, że dzieje się cały czas tak samo, to możemy już taką pacjentkę zakwalifikować do grupy pacjentek nie ze zmniejszoną rezerwą jajnikową, ale z przedwczesnym wygasaniem czynności jajników. Wobec takich pacjentek oczywiście padają najczęściej propozycje. Propozycja jest jak najszybszego próby zabezpieczenia materiału genetycznego i to ten materiał genetyczny zabezpieczamy w ten sposób jedynie i najlepsza propozycja jest, aby taką kobietę stymulować do, w celu, żeby pozyskać materiał, który możemy zamrozić bądź w procesie komórek jajowych, lub jeżeli pacjentka jest w jakimś, podejmuje decyzję o tym, że można zamrozić zarodki, jest to opcja dla niej lepsza, dlatego że zrobić procedurę in vitro i zamrozić zarodki i transferować w okresie, kiedy ona będzie na to gotowa. Zarodki mają większą skuteczność w rozmrażaniu, czyli odzysk zarodków jest większy, dużo większe jest doświadczenie i więcej jest już dzieci z procedury in vitro, kiedy wykorzystywane były rozmrożone zarodki, aniżeli rozmrożone oocyty. Jeśli chodzi o protokoły stymulacji, oczywiście jest tych protokołów bardzo dużo i tutaj nie ma sensu o tym mówić, bo do tego są lekarze specjaliści, którzy się tym zajmują. Tu pokazałam jeden z, który wykorzystujemy, żeby móc wykorzystać jak najwięcej cykli, to w ciągu jednego cyklu możemy zrobić podwójną stymulację, jednocześnie wykorzystujemy to, że jajniki są cały czas w procesie stymulacji i tego nadotropiny są stale wysokie. Jeśli chodzi o mężczyzn, z mężczyznami jest tak, że my przede wszystkim robimy badania, sprawdzamy, czy mamy jakąkolwiek możliwość pozyskania plemników, musi zbadać urolog. Urolog musi w takiej sytuacji nam dopuścić do stymulacji hormonalnej. Jeżeli my dopuszczamy możliwość stymulacji hormonalnej, również podobnie jak w przypadku kobiety, w zależności od tego, jakie mamy tło, próbujemy podawać gonadotropiny, stymulując
możliwość pozyskania pojedynczych plemników, które najlepiej by było, jeżeli jesteśmy w stanie wykorzystać w procedurze, tak jak mówiłam, in vitro, nie mrozić, bo odzysk plemników może być gorszy. U mężczyzny mamy jeszcze możliwość wykorzystania biopsji jądra, czyli zaproponowania panu, czy jeżeli oczywiście kwalifikacja do tej procedury wygląda w ten sposób, że najczęściej określamy tak, też wydolność tego jądra i możliwość pozyskania, czyli określamy tak zwaną inhibinę B, która nam mówi o szansach, że w ogóle w biopsji jądra uzyskamy jakikolwiek materiał genetyczny. Oczywiście, że najfajniej by było, jeżeli uda nam się pozyskać materiał z najądrzy, ale zależy to od tego, z jakim problemem mamy do czynienia. Jest tu grupa chorób genetycznych, które trzeba wykluczyć, to mamy mukowiscydozę, czynnik AZF, nosicielstwo czynnika AZF. Oczywiście to, co mówiłam, kariotypy, translokacje zrównoważone, które trzeba absolutnie wykluczyć, żeby wiedzieć, jak postępować i czy nie ma konieczności robienia badań genetycznych pobranego materiału. Biopsja jądra jest bardzo skuteczna, jest zabiegiem, my wykonujemy w znieczuleniu podpajęczynówkowym i uważam, że należy dać parze nadziei, bo panowie ma okres rekonwalescencji jest krótki, są, nie słyszałam narzekającego pana po biopsji bezpośrednio i uzyskujemy zdrowe zarodki, zdrowe dzieci, więc to jest jakby bardzo dobry sposób jeszcze na to podtrzymanie swojego materiału genetycznego. Wspomniałam jeszcze, bo trochę przeleciałam, temat onkofertility, który jest bardzo ważny też, prawda? Czyli świadomość u pacjentek zabezpieczenia materiału genetycznego, u pacjentek, które będą wiedziały, że ta płodność im się skończy pod wpływem leków zastosowanych w chemioterapii i radioterapii i każdy lekarz powinien albo wiedzieć, że należy odesłać do takowego poradnictwa takich pacjentów, albo jeżeli ma taką wiedzę, to powiedzieć, co najlepiej by było zrobić przed wdrożeniem procesów leczenia. Teraz jeśli chodzi o kobiety, my tu nie mamy za dużego pola do popisu poza tą stymulacją, trochę jesteśmy ograniczeni, są według WHO, też według ESHRE, czyli i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, wszelkie inne metody typu ostrzykiwanie komórkami macierzystymi, osocze bogatopłytkowe podawane bezpośrednio do rdzenia jajnika, komórek rdzeniowych jajnika już określanego jako jajnik wygasły, czy IVO, są to metody, które są stosowane, ale są metodami jeszcze kwalifikowanymi na poziomie metod eksperymentalnych. Skuteczność ich jest bardzo różna w pracach, oczywiście one się bardzo rozwijają, niemniej jeżeli mamy mówić o zabezpieczeniu w jakiś sposób i uszczęśliwieniu poniekąd rodziców, to zawsze w takiej sytuacji bardziej dla nas staje się trudna wizyta z punktu widzenia psychologicznego, etycznego, o doradztwie w stosunku do dawstwa, tak? Czyli pacjentka, która nie ma swoich komórek jajowych, powinna uzyskać informację od lekarza, z którym ma do czynienia, że jest możliwość pozyskania tych komórek od dawczyń. Komórki z dawstwa są najczęściej dawczynie, to są kobiety, które oczywiście są przebadane i genetycznie, i choroby wszystkie przenoszone, które jaki jest wymóg ustawowy. Jednocześnie są to najczęściej kobiety, które już mają dzieci. Dużym problemem, akurat w naszej klinice robimy tak najczęściej, że dawstwo komórek jajowych polega na tym, jeżeli para sobie życzy, że równoczasowo ja stymuluję pacjentki dawczynie i pacjentki do transferu, czyli mamy jakby transfer ze świeżych zarodków, natomiast resztę zarodków lub oocytów można zamrozić.
Problem polega na tym, że mało jest osób i kobiet chętnych do oddania swoich komórek jajowych. Myślę, że jest to związane z samą procedurą, która jest procedurą dosyć inwazyjną i z dosyć stosunkowo małą świadomością kobiet, jak to wygląda. I ja w takim układzie bym prosiła, że jeżeli tylko znamy kogoś, osoby, które nas słuchają, które by znały jakąś koleżankę miały, która by chciała pomóc rodzinom, które nie mają szans na swoje potomstwo, jest to naprawdę uszczęśliwienie ludzi, którzy wiele lat się leczą i naprawdę bardzo pragną dziecka. Wielokrotnie w każdej klinice została ta procedura wykorzystana i to jest bardzo skuteczna procedura. Łatwiej nam jest trochę z komórkami męskimi, dlatego że korzystamy najczęściej z Banku Europejskiego i dobiera się fenotypowo, genotypowo, zresztą jak w przypadku dawczyń, to musi być dobrany fenotypowo, genotypowo i przesyłamy, pacjenci sobie sami dobierają, jak pasuje to, jeśli chodzi o kolor oczu, oni sobie to sprawdzają, my bardziej koncentrujemy się na genotypowo, no i wykonujemy bądź zabieg inseminacji, jeżeli korzystamy z nasienia, bądź jeżeli para sobie życzy z procedury in vitro. Temat jest olbrzymi, więc jakbym przeleciała po tym, bo żeby nie zanudzić, tylko jeszcze co na koniec. No, wydaje mi się, że oczywiście to IWO jakimś tam jest pośrednikiem, natomiast na dzień dzisiejszy z tych prac, które się czyta, to taką jak we wszystkim, w całej medycynie światełkiem w tunelu są komórki macierzyste, tak? Z komórek macierzystych w tej chwili, z tego co czytałam, to już tkanki tłuszczowej pozyskało się oocyty, oczywiście nieprawidłowe, na nich się robi eksperymenty związane właśnie z wpływem czynników na przykład chemicznych na oocyt i można wtedy badać, czyli tylko i wyłącznie w celach jakby badawczych, ale nie jeszcze absolutnie tworzenia zarodka. Myślę, że jeszcze dużo przed nami, natomiast faktycznie chciałam ostrzec, że jest to bardzo duży problem i warto wcześniej prewencyjnie sobie sprawdzać tą płodność, niż potem obudzić się, że chcemy dzieci, a nie mamy takiej możliwości mieć swoich genetycznych dzieci. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy Pani Doktor. Moi drodzy, oczywiście możecie zadawać swoje pytanie, zostawiać swoje pytanie. Ja zaraz będę przekazywać je dalej. No i tak jak Pani Doktor właśnie zakończyła, że warto wcześniej, tak, warto sprawdzić tą swoją płodność, tylko myślę Pani Doktor, że jest za mało po prostu takiej edukacji na ten temat, żeby właśnie ludzie wiedzieli o tym, nie, że należy badać tą płodność, że jesteśmy młodzi i fajnie, na razie może o tym nie myślimy, ale później może to być okropnym dla nas problemem i okropnym ciężarem, no i wyzwaniem, a o tym się tak naprawdę nie mówi. Czasami sobie tak myślę, nie wiem, czy tak właśnie mogłoby być na przykład, że takie badanie AMH na przykład, tak, u kobiety mogłoby być takie coś jak badanie właśnie, nie wiem, cytologia, tak, żeby przeprowadzać raz na jakiś czas, żeby to było już takie wpisane w nasz kalendarz, żeby faktycznie coś takiego zrobić. Tak właśnie też chciałam zasugerować, że ja generalnie tak prowadzę pacjentki, czyli jeżeli tylko pacjentka przychodzi, nie zawracam jej absolutnie głowy, jak widzę w badaniu USG, że ten jajnik jest fajny, tak? Czyli że on ma dużą rezerwę, ale jeżeli widzę, że ta rezerwa jest taka na 2 na przykład, AMH tam był na tym slajdzie, jaka rezerwa jest odpowiednia dla wieku, to wiemy, że coś już się może dziać. Jeżeli widzimy, że zmniejsza się rezerwa jajnikowa, to my tak naprawdę nie wiemy, jaki czynnik to powoduje. Jeżeli ten czynnik jest czynnikiem właśnie autoimmunologia albo jest to jakiś czynnik chemiczny, to ten proces może bardzo postępować i w pewnym momencie może upłynąć pół roku i ta rezerwa gwałtownie będzie mniejsza i niewiele się da zrobić. Dlatego to, co mówię, że najlepiej by było tak, no dziewczynki mogą, to też pediatrzy mogą już później sugerować, tak? Proszę się zgłosić do ginekologa albo na przykład, żeby była świadomość, że idę do ginekologa, tak jak już w tej chwili coraz bardziej rodzice nas uświadamiają, te dziewczynki, że
Ja mam bardzo fajne pacjentki, które mówią: pani doktor, kiedy przyjść z moją córką na pierwszą wizytę, bo ja chciałabym, żeby ona regularnie chodziła do ginekologa. To w takiej sytuacji, na takiej wizycie właśnie ginekologicznej, czy ta mama, proszę mi przedstawić, jak według pani wygląda moja przyszłość rozrodcza. Czy ja w tej chwili w jakiś sposób mam się czuć zagrożona, czy ja już powinnam coś działać, czy w jakiej jestem grupie? I potem najczęściej w rozmowie wynika: no bo moja mama, bo moja babcia, prawda? I można sobie na ten temat porozmawiać, a chcę włączyć antykoncepcję. No to jak pani sobie chce włączyć antykoncepcję, kiedy nam na antykoncepcji jest dużo trudniej określić tą rezerwę jajnikową, to może przed antykoncepcją byśmy wiedzieli. Co jest jeszcze bardzo istotne, co panie powinny, o czym powinny panie pamiętać, że jak robią sobie i zlecany jest zabieg jakiejś laparoskopii, bo jest usuwana torbiel, bo mamy endometriozę, jest jakaś ingerencja, to najlepiej przed takim zabiegiem też zrobić sobie rezerwę jajnikową, żeby zobaczyć za parę miesięcy, jak po tym zabiegu, jak ten zabieg ma, jak duży wpływ miał ten zabieg na zmniejszenie tej rezerwy jajnikowej. I to powinna być taka też procedura, która jest wdrażana. To też pani poruszyła bardzo, bardzo ciekawy wątek, taki, który właśnie no jest mało komunikowany, że w dzisiejszym XXI wieku jest dużo chorób autoimmunologicznych, no różnych, najróżniejszych, nawet zwykłe alergie, tak? Więc to wszystko wpływa na naszą płodność. I my nie zdajemy sobie po prostu z tego sprawy, tak? Kiedyś tego nie było, kiedyś mniej było tych chorób wszystkich, a może się mniej mówiło, ale myślę bardziej, że nie było, tak? Gdzie teraz jest właśnie i powietrze niezdrowe. Znaczy, bo tutaj jeszcze zespoły wieloendokrynologiczne, nie? Czyli jeżeli mamy przedwczesne wygasanie czynności jajników, to należy pamiętać, że temu może towarzyszyć te przedwczesne wygasanie czynności nadnerczy i może być niedoczynność tarczycy. I to jest to, na co my też musimy zwracać uwagę. I teraz odwracając sytuację, to co było na poprzednim wykładzie, jakśmy rozmawiali, jeżeli mamy chorobę Hashimoto, to tak samo trzeba z tyłu głowy pomyśleć, czy dana pacjentka w tym momencie nie jest w grupie ryzyka pacjentów, a na pewno jest, których może wystąpić przedwczesne wygasanie czynności jajników. I ona powinna już czuwać nad tym, a jednocześnie zwracać uwagę to, o czym mówiliśmy, czyli zwracać uwagę na dietę, na to, jakie czynniki mogą mieć wpływ na pogorszenie tej sytuacji. Oczywiście, że jeszcze samych mądrych nie ma, gdybyśmy wszyscy byli tacy mądrzy, to by tych chorób nie było, prawda? Natomiast już jednak pojawia się coraz więcej literatury, jak zapobiegać, czego unikać, aby zdrowszym być. Jakie witaminy zażywać, żeby większą ilość spożywać antyoksydantów, które są typowymi wymiataczami wolnych rodników. Dzięki temu chronią nasze komórki przed... W ogóle sobie tak myślę, że to co mówiłam, że komórki rozrodcze, mieszek włosowy i komórki szpiku to są te najbardziej wrażliwe komórki na czynniki zewnętrzne. I jak sobie pomyśli człowiek, że tak naprawdę jest coraz bardziej, coraz gwałtowniej narasta właśnie wygasanie czynności gonad, mamy bardzo dużo pacjentek z wypadaniem włosów, endokrynolodzy mają bardzo dużo, bo to się włos kojarzy z tym, że na pewno ma nadczynność androgenową, a wcale to tak nie jest, to myślę sobie, że to jest właśnie objaw tego, czego się możemy bać, co się dzieje w każdej naszej komórce. Czyli należałoby, jak już mamy takie sygnały, zacząć dbać bardziej o siebie, tak? Że te czynniki zewnętrzne, zarówno to, co pani mówiła, czyli że wirus, bakteria, pasożyt stymuluje przeciwciała, czyli w mechanizmie procesów z autoagresji, jak i te bezpośrednie czynniki chemiczne, które niszczą i powodują uszkodzenia komórek i różnego rodzaju mutacje niestety. Zaraz tutaj dziewczyny wasze pytania widzę, zbieram sobie cały czas, więc spokojnie zaraz będę przekazywać dalej, ale chciałam jeszcze właśnie wrócić do tego, bo pani też poruszyła właśnie adopcję komórek czy właśnie zarodków, nasienia. Czy widzi pani różnicę, pani już w zawodzie jest bardzo, bardzo dużo lat, czy widzi pani różnicę na przykład, że nie wiem, kiedyś rzadziej się z tego korzystało, teraz częściej, bo częściej właśnie pacjenci tego wymagają? Po pierwsze, chyba fajnie, że nie jest to już temat tabu, prawda? Czy nie jest to jakby zbrodnia, nie jest to tak traktowane. Na początku to się mówiło o tym, w ogóle nie, ja nigdy nie wiedziałam, jak poruszyć ten temat, czyli mam taką informację, ale my nie chcemy, to było tak od razu, prawda?
Natomiast już w tej chwili ta świadomość jest inna i o tą świadomość powinniśmy zadbać, prawda? Ja zawsze uważam i tak staram się pacjentom moim mówić, że ja bardzo przepraszam, ale ja jestem punktem informacyjnym. Ja muszę Państwu to powiedzieć, bo jeżeli ja tego nie powiem, to będziecie mogli mi zarzucić, że jestem niekompetentna. Uważam, że w tym momencie absolutnie moje emocje, moje zdanie się tu zupełnie nie liczy. Ja tylko mam przekazać informacje. Jak mi para mówi, nie, absolutnie, wy się nie interesujemy, nie, okej, to ja sobie to zapisuję, żeby już Państwu nie zawracać głowy następnym razem. I tak samo mam z procedurami in vitro, czyli jest grupa osób, które przychodzą na leczenie niepłodności i na dzień dobry ja widzę, że jest absolutnie, no to jest szybko, trzeba robić in vitro, to jest jedyna szansa, żeby ta para miała dzieci i ja też muszę o tym powiedzieć. I zawsze też informuję, że jest taki, taki, tak, ale para mówi, ale absolutnie nie in vitro. Dobrze, ja sobie to zapisuję, na następnej wizycie nie wspomnę już w ogóle o in vitro, tylko zapisałam, że tak może być. A to wcale tak nie jest, bo potem za kilkadziesiąt, kilka wizyt ta para sama widzi niejednokrotnie, że to jest jedyna droga i się na to decyduje. Ale jeżeli nie jesteśmy z tym nachalni, a informować, no my jesteśmy od tego, żeby informować, to jest to, co Pani mówiła, czyli żebyśmy mieli, oczywiście, bo to najczęściej wynika z braku czasu, ale wydaje mi się, że na wizycie prywatnej ten czas powinien być, bo za to pacjent płaci, prawda? Czyli, że w tym momencie, jeżeli przychodzi taka pacjentka zarówno na wizytę młoda dziewczyna informacyjną na temat antykoncepcji, to powinniśmy jej poświęcić maksymalnie dużo czasu, żeby ją uświadomić o plusach i minusach antykoncepcji i to pod kątem zarówno jakie hormony, jak się stosuje i dlaczego się stosuje. Tak samo w tym przypadku uważam, że powinna dziewczyna, jeżeli zada takie pytanie, to dostać taką informację, ale teraz coraz bardziej uważam, że lekarz powinien zaproponować, szczególnie jeżeli widzi, że jest kiepsko, czyli że robi badanie USG, i widzi, że ten jajnik mu się nie podoba, a przecież mamy doświadczenie, jesteśmy w stanie ocenić, to powinien zaproponować, czy pani jest zainteresowana, bo wydaje mi się, że tu może być kiedyś problem. No fajnie, gdyby tak było, naprawdę życzyłabym sobie tego jako ja, jako kobieta. I myślę, że wiele naszych słuchaczy, które nas słuchają i te, które obejrzą ten film, właśnie też by sobie czegoś takiego życzyło, żeby jednak lekarz, nie wiem, nie obawiał się, tak, żeby powiedział, tak? Może dobrze by było, gdyby Pani zrobiła takie badanie. Pani doktor, jeszcze chciałabym, bo to na pewno też takie pytanie i na taką odpowiedź też czekają nasze słuchaczki. Czy da się jakoś w ogóle powstrzymać te przedwczesne wygasanie jajników? Możemy my coś zrobić takiego, nie wiem, albo ulepszyć, tak? Jak już wiemy, że jest źle, to ulepszyć czymś. To mniej więcej cały czas mówimy, bo to najważniejsze jest, jaki jest czynnik sprawczy, tak? Czyli jeżeli genetycznie jest to uwarunkowany problem, no to raczej niewiele da się zrobić, tylko trzeba jakby przestawić priorytety. W każdym z tych przypadków na pewno trzeba przestawić priorytety, czyli nigdy do końca nie wiemy, kiedy nastąpi ta godzina zero. Każdy z lekarzy wie o tym, że czasami AMH1 może się utrzymywać latami. To jest niezmienne, prawda? Czasami jest tak, że nas zaskakuje, że AMH się poprawił. Jest to wytłumaczone, ale to akurat nie czas na to, żeby to tłumaczyć w tym momencie. Natomiast na pewno dieta, na pewno produkty eko. Uważam, że należałoby wierzyć, bo w coś trzeba wierzyć, tak? Produkty te, które są stosunkowo zdrowsze od tych, które mamy dostępne, produkty mniej złożone, czyli jedzenie mniej złożone, bo w złożonym jedzeniu jesteśmy w stanie przemycić wszystko. Zwracać uwagę na rodzaj kosmetyków, farb, lakierów, wszystko to, co jest bardzo dla nas uniwersalne. Czyli tak, no szybko posprzątam, bo mam bardzo dobry środek, tak? Szybko wybuduję dom, bo ja będę miał materiały szybko schnące, prawda? Potem się wprowadzę z małym dzieckiem do tego domu, które się świeżo właśnie urodziło. No i możemy się domyślać, że te czynniki, które w tym domu zostały, świeżo wymalowanym, dobrze szybko schnącym, mogą już od samego początku też mieć wpływ na rozwój tego dziecka i jego komórek, bo to na tym poziomie sprawdzamy. Więc jeżeli my mówimy o jakiejkolwiek profilaktyce, to bardziej bym szła w tym kierunku, czyli niestety tylko zdrowy tryb życia, higieniczny tryb życia, nie picie, nie palenie niestety. No palenie to już w ogóle nawet nie podlega dyskusji. Niestety coraz więcej jest w tej chwili doniesień o tym, jak zły wpływ na komórki rozrodcze i na zarodki.
kości, mają wielonienasycone węglowodory aromatyczne, to są substancje zawarte w smogu, którego mamy coraz więcej, prawda? Czyli teraz jakby trzeba pomyśleć, jak się przed tym zabezpieczyć, czyli no musimy dbać o środowisko, no bo jeżeli my nie będziemy dbać o środowisko, no to my niestety będziemy i nasze dzieci coraz bardziej mieli korzystny właśnie wpływ na komórki, a jeżeli chcemy się w bezpośredni sposób zabezpieczyć, no to różnego rodzaju maski, ale z filtrami, nie te, które nosimy w tej chwili, jak idziemy gdzieś, gdzie widzimy, że jest bardzo duży smog, i zabezpieczenie filtrów w domu, i to jest jakby nieuchronne. Natomiast trzeba pamiętać również o tym, że istnieje możliwość zabezpieczenia materiału genetycznego, czyli że jeżeli mamy, obserwujemy, jesteśmy w tej profilaktyce i lekarz mówi, ale wie pani co, bo ja na przykład mam zawsze taki dysonans, że przychodzi para i wychodzi na przykład AMH1, które umówmy się, że jeżeli teraz mówimy, to takie 3-4 jest fajne, przychodzi para i pani mówi, ale ja mam AMH1, to jest źle pani doktor, no wie pani co, no to jest tak dla mnie źle, że ja będę miała problem uzyskać komórki prawdopodobnie nawet w stymulacji do in vitro, bo taka dość duża jest nieświadomość tego, że jeżeli nie ma komórek jajowych, to nie zrobimy in vitro. Czyli dużo ludzi myśli, że jak już wszystko padnie, to in vitro zaraz zrobimy. Czyli in vitro jest taką ostatecznością, prawda? Że nawet jak już świat się zawali, to ja jeszcze in vitro mogę zrobić. A tak nie jest, bo wiemy o tym, że jak jest mała rezerwa jajnikowa, to mamy duży problem z pozyskaniem zdrowych komórek. No, oczywiście to bardzo różnie przebiega, ale tak jest, że jednak wygasanie czynności jajników jest fazą taką samą jak w menopauzie, czyli że pula pęcherzyków nie zawsze niesie za sobą komórki na końcu. Czyli w menopauzie już ostatnie lata nie mamy możliwości najczęściej pozyskania zdrowych komórek albo żadnych komórek, a mamy pęcherzyki i się panie cieszą albo nie, bo to jest jakby nadużycie z mojej strony, bo najczęściej nie chcą już miesiączkować, mając lat 50, jeszcze mają te owulacje, bóle brzucha i miesiączki, ale myślą, że jeszcze owulują i mogą zajść w ciążę, a często już po prostu te pęcherzyki nie mają komórek, czyli że i dokładnie tak samo może się dziać, w zależności od tego, jaki jest czynnik sprawczy, u młodych kobiet, których są w okresie takim przedwczesnym wygasaniem czynności jajników. Zabezpieczenie polega na tym, że właśnie stymulujemy maksymalnie i pobieramy te komórki do zamrożenia i mrozimy, możemy latami przechowywać, kiedy dana dziewczyna, kobieta zdecyduje, znajdzie partnera i zdecyduje o swoim macierzyństwie. Tak samo u zdrowych kobiet jest możliwość zabezpieczenia tego materiału, jeżeli chcą sobie zabezpieczyć i przestawić te priorytety, czyli na dzień dobry, jeżeli sobie właśnie układają to życie, w tej chwili życie nam niesie wiele wyzwań, żeby sobie to życie jakoś ułożyć na tyle, żeby można było w fajnych warunkach wychowywać małe dziecko i mieć dla niego czas, więc można trochę to przestawić, tylko trzeba to robić z głową i wiedzieć, że jestem zabezpieczona, jak będę chciała być mamą, to na pewno ją będę, bo ja mam zabezpieczone albo komórki, albo zarodki i takie wyzwanie podjęłam. I nie jest powiedziane, że ona, ta pacjentka musi mieć przedwczesne wygasanie czynności jajników, ale ona się zabezpieczy. Tak samo panowie mogą sobie zamrozić nasienie i mówią, że obojętnie, no teraz będę, a takich pacjentów akurat mam, którzy mrożą nasienie, dlatego że oni właśnie w tej chwili są w cyklu i oni sobie będą podawać testosteron i wszystkie inne pochodne, bo to im jest potrzebne, bo oni chcą być silni, bo oni biorą udział w zawodach, bo to jest MMA, między innymi, prawda, tam jest możliwość stosowania różnego rodzaju hormonów. I ci pacjenci potrzebują tego, no bo konkurencja ma, natomiast ważne jest, żeby tacy pacjenci, oni mają świadomość tego, że byli pod kontrolą lekarza, jak i mieli tak zwane stosowane odbloki, oni sobie to świetnie o tym wiedzą, zarówno odblokowanie musi być układu podwzgórzowo-przysadkowego, jak i odblokowanie testosteronu w obrębie jądra, żeby sprawdzić jego funkcję. Mhm. Pani doktor, jakby pani mogła powiedzieć, idzie młoda kobieta do ginekologa, no właśnie, i wchodząc mówi, panie doktorze, chcę sprawdzić swoją płodność, to jakich badań powinna się spodziewać, że lekarz właśnie ją skieruje, na jakie badania?
Przede wszystkim zbierze dobrze wywiad. Tak? Mój ukochany wywiad musi być bardzo dobrze zebrany i wtedy już wiemy, jakie badania dodatkowe by można było sprawdzić. Jeżeli bym, tym lekarzem bym była ja, no to tak, tak jak mówiłam, pierw zrobię USG, potem na pewno, jeżeli chcę sobie sprawdzić pani płodność, żeby mieć taką kartkę bez względu na to, co widzę, no to to jest między trzecim a piątym dniem cyklu wykonujemy oznaczenie hormonu antymillerowskiego. Druga rzecz, która ja standardowo zlecam pacjentom, jeżeli nie robili tego, to hormony tarczycy, przeciwciała przeciwtarczycowe i witaminy D3, B12, kwas foliowy, homocysteina, wychodzą bardzo duże niedobory. Niedobory tych witamin mogą mieć i mają wpływ bezpośrednio, natomiast mogą mieć też w długim, dłuższym okresie czasu na to, że te komórki nie są chronione bardziej, prawda? Może nie na to, że one są niszczone, a bardziej, że nie są chronione przed czynnikami zewnętrznymi lub przeciwciałami, które mogą się pojawić. Równie dobrze, jeżeli taka pacjentka chciałaby zobaczyć, co się dzieje w cyklu, można taki cykl też u niej jeden zmonitorować, czyli można zobaczyć hormony płciowe żeńskie, FSH, LH, estradiol początkiem cyklu, potem zobaczyć się w 12 dniu cyklu, obejrzeć, jak wzrasta pęcherzyk. Jeżeli wiemy, jesteśmy w stanie z tego pęcherzyka wyliczyć, kiedy będzie owulacja, zrobić hormony okresu okoowulacyjnego, LH, estradiol, progesteron, no i później po tygodniu sprawdzamy, czy pękł pęcherzyk i czy stężenie progesteronu jest prawidłowe. I taka pacjentka mówi, dobra, jestem zdrowa, na dzień dzisiejszy wszystko było w porządku, no to teraz na przykład chciałabym poradnictwa, jak mogę się zabezpieczyć, żeby za, i bardzo fajnie jest w tej chwili, żeby za bardzo sobie nie zaburzyć swojego cyklu, a jednocześnie być zabezpieczonym antykoncepcyjnie. Tak naprawdę my do końca nie wiemy, to jest oczywiście pewnie nie powinnam tego mówić, ale my do końca nie wiemy, w jakim stopniu zablokowanie przez wiele, wiele lat, współzablokowanie cyklu kobiety poprzez tabletki antykoncepcyjne może mieć wpływ na jakby zamrożenie tych komórek, które później już nie mogą ruszyć, tak? No jest to troszeczkę logiczne, prawda, że dopuszczamy do sytuacji, ja zawsze mówię, że jak mamy mężczyznę, to mu musimy co 3 miesiące robić odblok. No oczywiście, że tu mówimy o dużo większych stężeniach hormonów, tak? Ale wiemy tak samo, że jak damy duże stężenia hormonów nadnerczowych, to my to nadnercze blokujemy, bo ono już nie musi pracować, bo w sprzężeniu zwrotnym wchodzi zewnętrzny hormon. Natomiast jeżeli stosujemy tabletki antykoncepcyjne, to producent, firma farmaceutyczna zabezpiecza się, że nie trzeba ich przerywać, tak? Pewnie wiedzą, mają to sprawdzone, ale ja do końca nie dowierzam. Nie? Więc to jest tak, że warto jakby pomyśleć o tym i też uświadomić pacjentki. Wiemy też dużo, że tabletki antykoncepcyjne mogą mieć duży wpływ na układzie zakrzepowo-zatorowym też, tak? Czyli też w tym poradnictwie warto w tym momencie zrobić jakieś badanie w kierunku trombofilii wrodzonych, żeby sprawdzić, czy nie jesteśmy, też wywiad oczywiście, czy w rodzinie był taki problem, czy nie jesteśmy w grupie ryzyka zakrzepicy i zastosowanie dużych dawek na przykład w tabletkach takich 30 mg może nieść za sobą ryzyko jakiejś tam zatorowości. Pani doktora, przejdźmy teraz na tą męską stronę. No właśnie, do jakiego lekarza powinien się mężczyzna wybrać i jakich badań spodziewać od lekarza, jeżeli chce przebadać swoją płodność? Mężczyźni to tak samo, uważam, że tak, albo androlog, albo urolog, który zajmuje się niepłodnością, bo ten urolog zajmujący się niepłodnością będzie miał jakby tą wiedzę dotyczącą tego, co w badaniach hormonalnych powinno być zrobione. I uważam, że wywiad podstawą, jak dalej, jak zwykle, badanie nasienia dokładne, czyli to, co myśmy mówili, chyba. To jest taka podstawa badania nasienia, to jest ilość plemników w 1 ml, budowa tych plemników, ruchliwość i żywotność. Ale oprócz tego jest jeszcze badanie fragmentacji DNA nasienia i to nam mówi o tym, jaki ma dobrostan każda z naszych komórek, tak samo jak i ten plemnik w danym momencie, tak, w przypadku mężczyzny. I takie badanie fragmentacji DNA też warto zrobić, bo to jest bardziej takie, co ja w tej chwili zawiniłem, albo co ja źle robię, co może mieć taki zły wpływ, że te plemniki nie mają się dobrze, tak? Bo to oczywiście jest zmienne, to nie jest badanie na całe życie. Jeżeli w takim badaniu, ogólnym badaniu nasienia, nie mamy żadnego problemu, no to mówimy, nie, no jest super, w rodzinie było dobrze, faktycznie jest pan w porządku, zróbmy jeszcze tylko hormony płciowe,
bo tak jak mówiłam, endokrynologia rządzi się sprzężeniami zwrotnymi, czyli sprawdzamy, że przysadka rządzi, czyli przysadka nam stymuluje wszystko, co jest na dole i w momencie, kiedy długo coś się dzieje niefajnego w obrębie gonad, tarczycy, to bardzo to, co mówiłam, w menopauzie jest, to wtedy przysadka rządzi bardziej, czyli wtedy będzie stymulować mocno gonadotropinami, czyli możemy przez przypadek wykryć i tak mamy na przykład przy różnego rodzaju dysgeneziach, wrodzonych dysgeneziach gonad, że są bardzo wysokie gonadotropiny przy niskich stężeniach hormonów steroidowych. I wtedy wyłapujemy, określając FSH, LH, estradiol i testosteron u mężczyzny, oczywiście te witaminy, co u kobiety też, wtedy wyłapujemy sytuację, w której ta gonada już dłużej nie domaga, czyli to jest taki długofalowy kierunek. Jeżeli określamy, że te wyniki badań hormonalnych są prawidłowe, a pan jest zdrowy, nie otyły, no to mówimy, ok, dobrze by było, gdyby pan gorzej się poczuł, gdyby pan zauważył jakąś zmianę, gdyby zaczął pan stosować różnego rodzaju leki lub hormony właśnie, tak jak mówimy, na siłowni, wtedy warto by było być pod opieką jednak endokrynologa, który będzie kontrolował to, co należy kontrolować, bo to nie jest tak, że my powinniśmy walczyć i powiedzieć nie i ja ci nie pomogę, no bo w takim układzie taki mężczyzna, który sobie na siłowni podaje leki steroidowe, hormony steroidowe, hormon wzrostu, pozostaje całkowicie bez jakiejkolwiek kontroli. My po prostu należy powiedzieć, no bo to jest tak jak no, dziecku powiedzieć, a nie mówiłem, nie, no bo to nie o to chodzi w tym momencie, tylko jakby wesprzeć. Oni przychodzą najczęściej i pani doktor, co by trzeba było monitorować, biorę to i to i to, co ja bym chciał być prowadzony, potem na przykład przychodzę, a ja bym chciał być całkowicie czysty w tej chwili, zobaczę jak się będę czuł, no i myślę, że my jesteśmy od tego, tak? Jednocześnie wtedy im właśnie można uświadomić, jak to ma olbrzymi wpływ na komórki, bo oni są cały czas na hormonach, tak? Oni w ogóle zapominają o tym, że tam są te plemniki i że przez to, że zażywają te leki steroidowe, które zastępują mu gonady, powodują całkowite zablokowanie układu podwzgórzowo-przysadkowego w zakresie stymulacji także plemników, co powoduje poniekąd uszkodzenie może być tego lub zablokowanie nabłonka plemnikotwórczego, a stosowanie dużych dawek pregnylu, który też jest namiętnie stosowany do odbloku, oni to lubią, bo to duże testosterony może pobudzić, to jednocześnie przy długotrwałym ich stosowaniu uszkadza nabłonek plemnikotwórczy. Oni niekoniecznie muszą mieć świadomość tego, więc myślę, że my od tego jesteśmy. Panowie, mam nadzieję, że nas słuchaliście teraz, że panią doktor teraz słuchaliście, albo drogie panie, przekażcie swoim partnerom. Dobrze, pani doktor, teraz parę pytań od naszych słuchaczek i już pierwsze pytanko wyskoczyło. Kinga, twoje pytanie. Czy możemy sobie jakoś pomóc przy in vitro, aby wyprodukować lepszej jakości komórki? No właśnie, to zawsze powraca to pytanie o te komórki lepszej jakości. Znaczy mówimy o pacjentkach, które mają prawidłową ilość tych komórek, tak? Tylko jakość komórek jest nieprawidłowa. Tak. No to już nie będę powtarzać to, o czym mówiliśmy, tak? Czyli to rozumiem, że to jest jasne. Zdrowa dieta i trzeba na to czas poświęcić. Druga rzecz, która ma bardzo dobry wpływ i my to widzimy na plemnikach, bo no nie sprawdzimy tego bezpośrednio na komórce, bo nie da się pobrać komórki, chyba że mamy kilka procedur z in vitro, no to wtedy jesteśmy w stanie zrobić, ale jeżeli mamy jedną procedurę in vitro, tego nie sprawdzimy. Czyli stosujemy duże dawki witamin we wlewach witaminowych i to nam się sprawdza. Witamina C, acetylocysteina, na koenzym Q10, może być stosowany resweratrol, witamina ADEK i takie wlewy witaminowe robimy i w takiej sytuacji bardzo się poprawia nam właśnie fragmentacja DNA i poprawiają się plemniki. Każdy z lekarzy również wie, że jako, że to pytanie jest zadawane często, no to każdy się nad tym zastanawia. Są protokoły i sposoby stymulacji, które w pracach naukowych mają zwiększoną, udowodnione jest, że to jest podanie o odpowiednim czasie lub dodatkowe podanie w okresie okołoowulacyjnym leków, które mają zwiększyć i poprawić jakość i dojrzałość komórek. I to w takiej sytuacji to stosujemy. Natomiast czasami nie da się więcej zrobić, dlatego że czasami po prostu mamy takie komórki, no bo tak jest, no nie jesteśmy idealni. Jeżeli faktycznie w badaniu którejś tam procedurze in vitro po raz kolejny pomimo zmiany leków,
bo to o tym trzeba pamiętać, że jeżeli mamy niefajne leukocyty, to w następnej procedurze zmieńmy protokół i zmieńmy leki zastosowane, bo każdy z nich może mieć taki, a nie inny wpływ na oocyt, prawda? Jeżeli wszystko to zachowaliśmy i protokoły, które są protokołami przystosowawczymi do tego, że grupa tych procedur leci tak dużo, że jesteśmy w stanie to wszystko posprawdzać, to w takiej sytuacji należałoby po prostu zastanowić się nad tym, czy po pierwsze, że w rodzinie tak może być, czyli jeżeli chcecie Państwo, to można w takiej sytuacji również zrobić badanie genetyczne zarodków, ale przede wszystkim ta kobieta, jeżeli ma drugi, trzeci procedurę in vitro, to powinna mieć zrobione badanie kariotypu, to o czym mówiliśmy. Czyli niefajne komórki mogą być efektem translokacji zrównoważonej, tak? Czyli w związku z tym może być pogorszona jakość zarodków. Kolejne pytanie. Angela, twoje. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie trafi się na plemniki podczas biopsji jądra? Czy jeśli się nie znajdą, to znaczy, że nie ma plemników? Czy można za jakiś czas ponowić taką biopsję? Bo mamy podczas biopsji jądra i tak jak mówiłam, wskazaniem najczęściej jest oznaczenie inhibiny. Jeżeli ta inhibina B jest niska, to należy pacjentowi przedstawić sytuację. Oczywiście należy wykluczyć wszelkiego rodzaju dysgenezję gonad, kiedy te gonady są o odpowiedniej strukturze nieprawidłowej. Z góry wiemy, że jeżeli zdajemy się na biopsję jądra, to tylko po to, żeby zrobić wszystko, co mogliśmy zrobić. Nie jest to zabieg bardzo obciążający, ale najczęściej kończy się to, no tak mamy w zespole Klinefeltera na przykład, że bardzo rzadko uzyskujemy faktycznie jakiś materiał, który mógł być materiałem genetycznie później przekazywanym, a swoją drogą powinien być sprawdzany później zarodek. Natomiast w sytuacji, kiedy czy się trafi ten plemnik, pierw robimy badanie, jeżeli robimy biopsję, to najczęściej próbujemy, jeżeli jest możliwość na jądrze mamy szansę na plemniki bardziej dojrzałe, czyli te, których skuteczność w zapłodnieniu procedurze in vitro będzie zdecydowanie lepsza. Natomiast później rekonujemy biopsję jednego i drugiego jądra, jeżeli w pierwszym jądrze, tym bardziej mamy za mało materiału, więc ta szansa oczywiście, jeżeli widzimy szansę, to po pierwsze robimy tak, że stymulujemy pacjenta i patrzymy, czy coś się, brzydko mówiąc, da wycisnąć z tego jądra jeszcze zanim biopsję zrobimy. Czyli to podajemy na maksa leki, mogą być to, no są protokoły, które stosuję, tak? I w takiej sytuacji sprawdzamy, czy w ejakulacie pojawiły się jakieś plemniki. Często jest tak, że pojedyncze się pojawiają i to też dobrze rokuje, bo dalej nam chodzi o te formy najbardziej dojrzałe. I często jest tak, że jeżeli nawet nie ma, to i tak stymulujemy, a propos tego, czy się mogą pojawić, tak? Czyli teoretycznie robimy wszystko, żeby w biopsji jądra było to, co jesteśmy w stanie uzyskać, tak? Czyli że nie tylko to, co było w tym jądrze, ale też to, co na maksymalnie postymulowaliśmy. Więc czy kolejna biopsja niesie za sobą. Najczęściej jest tak, że uzyskujemy te plemniki, albo oczywiście to są formy niedojrzałe plemników na jakimś tam etapie. Ten materiał mrozimy, część materiału, to co pozostaje do badania histopatologicznego, przesyłamy i robimy najczęściej, jeżeli z takiego biopsatu, który często jest na kilka procedur in vitro, nie uzyskujemy z dziecka, lub uzyskujemy jedno dziecko, no to po paru latach robimy biopsję jądra i niejednokrotnie dalej są te plemniki, znaczy są te komórki, którymi zapładniamy komórki jajowe. Kasiu, teraz będzie twoje pytanie, już tylko sobie przekleję to pytanie. Ono trochę będzie urwane, panie doktor, ja doczytam końcóweczkę. Mam 38 lat i przedwczesne wygasanie właśnie, o. Oraz insulinooporność, brak miesiączki. Mam miesiączkę tylko po leku o nazwie i tu są wypisane. Czy w moim przypadku może się sprawdzić inseminacja, czy tylko w grę wchodzić in vitro?
To jest właśnie tak, bo trochę mam za mało informacji właśnie od Pani, dlatego że no, jak wiadomo, nie jest żadnym wykładnikiem niczego. Nie wiem, najczęściej jeżeli stosujemy cykloprogenowe, to mamy przedwczesne wygasanie już potwierdzone, czyli generalnie nie wiem, jaki Pani miała AMH, ile było pęcherzyków. Nie sądzę, żeby lekarz zastosował u młodej kobiety cykloprogenowe, gdyby była szansa na regularne cykle, na przykład na progesteronie, tak? Czyli te estradiole by miała Pani swoje wyższe, co się dowodziło o funkcji komórki pęcherzyka, czyli komórek ziarnistych. Natomiast, no i tu bym miała obawy właśnie o tym, co mówiła, czyli że w takiej sytuacji nie tylko inseminacja jakby jest w ogóle prawdopodobnie nie będzie skuteczna, bo nie jesteśmy w stanie wystymulować komórki żadnej jajowej, a nawet jeżeli byśmy ją wystymulowali, to szkoda by jej było w takiej sytuacji, więc propozycja powinna być taka, że jeżeli Pani ma szansę przystąpić, bo nie, tak jak mówię, nie mam danych, ma szansę przystąpić do jakiejkolwiek stymulacji, żeby jeszcze uzyskać jakieś komórki, to należałoby je łapać. Czyli najczęściej robimy kolekcję oocytów w takiej sytuacji, czyli ja mam takie pacjentki, które w swoim cyklu wcześniej wygasa ta czynność, to co mówiłam na początku, i baczymy, że my jesteśmy sinusoidą, czyli że może być tak u nas, czyli że one przychodzą mniej więcej co jakiś czas, a pani doktor sprawdźmy, nie? O, i pojawił się, po paru miesiącach się pojawił pęcherzyk. Jak się pojawił pęcherzyk, no to wtedy, no to łapiemy, nie? No i robimy punkcję, żeby złapać i sprawdzić, albo pierwszy sprawdzić, czy w ogóle jest ten oocyt, a jeżeli jest oocyt, to go jak najbardziej zamrozić albo zrobić zarodka. Czyli w takiej sytuacji ja bym pani proponowała, żeby skonsultować się z lekarzem i zobaczyć, co było na początku, bo tak naprawdę ja nie wiem, na pewno cykloprogenowa jest lekiem, który wstecznie hamuje pani gonadotropiny, czyli hamuje stymulację poniekąd, bo jeżeli my mamy swoją stymulację gonadotropinami, tak jak mówiłam, w sprzężeniu zwrotnym, czyli kobieta w menopauzie jest tak stymulowana, jak dziewczyna w okresie przygotowywana w protokołach do procedury in vitro. Bo to my podajemy w procedurze in vitro z zewnątrz hormony, a w menopauzie sama kobieta jest w stanie z przysadki wystymulować takie stężenia hormonów. I to często wykorzystujemy w okresie takiego wygasania czynności jajników. Należy korzystać z tego, co mamy. Nie trzeba podawać dużych stężeń hormonów. A w tej chwili, jeżeli pani dostaje cykloprogenowe, to zwrotnie lekiem hamuje pani swoją przysadkę. Czyli na dzień dzisiejszy, z tego co rozumiem, lekarz nie przygotowuje pani do żadnej procedury. Kolejne pytanie. Już wyświetlę to pytanie od Sabriny. Sabrina Ciach. No i też ucięło niestety, doczytam. 26 lat, dwójka dzieci w wieku 8 i 6 lat. Starają się z mężem od 3 lat o następne dziecko. Wyniki AMH 0,621. Lekarz powiedział, że tylko in vitro. Załamałam się. Czy ktoś miał taki wynik i się udało? Czy odpuścić? Dodam, że mam niedoczynność tarczycy, miesiączki regularne. Czy przy takim AMH uda się zajść w ciąży naturalnie? Sprakuje troszeczkę znowu wyników, bo tak naprawdę pierwsze, czego bym się przyczepiła, to już widzimy, że pani wpada w ta mała rezerwa jajnikowa, ale to jest to, co powiedziałam, że czasami możemy mieć AMH 0,6 przez wiele lat. Najważniejsze jest to, co pani powiedziała, że ma pani regularne miesiączki, czyli prawdopodobnie cykle mogą być jeszcze całkiem fajne i trzeba z tego korzystać. Brakuje mi bardzo dobrych badań nasienia, czyli zawsze wtedy sprawdzić, że ta druga strona musi być na półtorej, bo zawsze 1 plus 1 daje nam 2. Czyli w momencie, kiedy pani nie daje nam tego jednego, to mąż musi być na półtorej, czyli on musi być sprawdzony na maksa i musimy wiedzieć, że tam jest ok. Jeżeli nie chcecie państwo procedury in vitro, to należałoby panią poobserwować w pani cyklu naturalnym, zobaczyć, co się dzieje w wynikach hormonalnych, jak wygląda endometrium, jak wygląda jama macicy, czy nie ma tam jakichś przyczyn, że mamy problem z zagnieżdżeniem zarodka. I na cyklu naturalnym można by było pomóc pani na przykład inseminacją, ale wcale nie ma takiej konieczności, tylko ja zawsze mówię, że w takiej sytuacji potrzebuje para kierownika, czyli potrzebuje państwo, może potrzebujecie pani państwa osoby, która by powiedziała, kiedy jest ten najodpowiedniejszy moment i może czasami trzeba niektóre
drobne korekcje, skorygować niektóre hormony i uważam, że tylko, że czasu nie macie za dużo. Oczywiście, że procedura in vitro jest najprostszym w tej chwili sposobem i lekarz, który zaproponował, nie popełnił żadnego błędu, bo jest to jedyny możliwy sposób, żeby panią zabezpieczyć i należało, to jest to, co powiedziałam. On był punktem informacyjnym, natomiast pani może powiedzieć, że ja nie chcę in vitro, niech pan zrobi wszystko, co pan umie, bo ja chcę mieć dziecko w rozrodzie naturalnym lub z inseminacji na maksymalnie, tak? No i wtedy pewnie pan doktor, pani doktor by się świetnie do tego przystosowała. Pani doktor, mam teraz jeszcze jedno pytanie od naszej pani, która pyta, czy to już jest właśnie stan przedmenopauzalny. Tylko jakby pani sobie zerknęła na prywatny. Widzę, taki, widzę. No właśnie, na tym prywatnym, jakby pani się tam zapoznała dobrze z tym pytaniem, bo tam jest dużo takich wyników i tak dalej, więc nie będę tego czytać. Wkleję oczywiście tutaj też początek, żeby było widać, o jakie wyniki właśnie tutaj chodzi. O, tak się to właśnie przedstawia u Anny. I Anna właśnie pyta, czy ten stan jest już stanem przedmenopauzalnym przy takich wynikach. Na pewno jest dla mnie zaburzeniem cyklu przede wszystkim, na pewno jest zmniejszoną rezerwą jajnikową i na pewno jest tym momentem, w którym jeżeli, bo tu nie wiem, czy nie przeczytałam, ale tu nie mówi mi nic o dzieciach na razie, tak? Czyli nie, na pewno nie, jest to ten moment, w którym należałoby już pomyśleć, jeżeli chcemy mieć dzieci, bo jest wygasa czynność jajników. Natomiast sam przebieg, ten co pani mówi, to łatwo jest tu odczytać, że tak, no to AMH się może tak wahać, to co mówiłam, że są różne, poza tym różne są laboratoria i to co powiedziałam, że kobiety zmienne są, czyli że pani w kwietniu miała fajnie, prawda, było ok, natomiast w maju prawdopodobnie gdzieś tam już zaczęło się mocniej stymulować z FSH i za szybko pani zaczął wzrastać pęcherzyk, że na początku cyklu ma pani estradiol 90, prawda, i to widać, czyli słabiej odpowiadał ten jajnik majowy, w związku z tym trzeba było mocniej postymulować, zrobiło się FSH wyższe, i za szybko postymulowało jajnik i pewnie się zrobi albo torbiel, albo będzie dużo krótszy cykl, który spowoduje, że owulacja dobrze by było, żeby była wcześniej. Taki cykl nie jest dobrym cyklem, dlatego że nie zdąży dojrzewać komórka, tak? Bo to jest cykl, w którym pod wpływem nadmiernej stymulacji dochodzi do zbyt szybkiego wzrostu pęcherzyka, komórka często nie nadąża, a tak samo nie nadąża endometrium. Więc według mnie to albo starać się o dziecko w rozrodzie naturalnym pod kierunkiem endokrynologa, najlepiej endokrynologa, ginekologa, no bo to jednak się tu bardziej potrzebna jest taka obserwacja, albo jednak pomyśleć już o zabezpieczeniu materiału genetycznego. No dobrze. Pani doktor, przerobiłyśmy dzisiaj bardzo ważny temat. Myślę, że no z całą okazałością się z panią zgadzam, że właśnie panie powinny częściej być czujne na temat swojej płodności, jak i panowie oczywiście. Szanowni państwo, ja tylko chcę wam powiedzieć, że zawsze oddajcie się w ręce specjalisty. Specjalisty, szukajcie takich, są tacy, szukajcie takich. Właśnie w klinice Zięba również takie kliniki, jak kliniki leczenia niepłodności, mają również takie naturalne metody obserwacji swojej płodności. Tam właśnie możecie zbadać swoją płodność, zobaczyć, przyjrzeć się z każdej strony. To są najlepsi specjaliści, na jakich możecie trafić tak naprawdę i korzystajcie z tego. Właśnie Klinika Zięba ma również i urologów, i andrologów, i ginekologów. No, cały sztab ludzi, którzy są właśnie do tego pomocni. Tak, i bardzo ja mi się podoba. Ja bym chciała, jeżeli mogę poprosić, tak jak mówiłam, potrzebujemy dawczyń. Jeżeli słuchają nas dziewczyny, które już mają dzieci, a chciałyby komuś podarować komórki jajowe, to bardzo prosimy o zgłaszanie się. Ja wszystkich informacji udzielę. Z odwagą dziewczyny, bo możecie kogoś uszczęśliwić na całe życie. Choćby jedną parę uszczęśliwić, to jest mega, bardzo dużo, więc jak ktoś nas słucha i słucha tutaj właśnie pani doktor prośbę, zgłaszajcie się albo podsuńcie swoim koleżankom może taki pomysł, tak? Może któraś faktycznie by się zdecydowała. Strach ma wielkie oczy, niech zadzwonią, niech zapytają się, jak to wygląda.
może to tylko tak strasznie brzmi, a w ogóle takie straszne nie jest, a tak jak mówię, no warto sobie odhaczyć, że w życiu się zrobiło coś dobrego, nie tylko dla siebie, ale też dla innych, bo to jest bardzo ważne. No i dobra, i chyba na tym zakończę. Pani doktor, bardzo serdecznie Pani dziękuję za kolejne spotkanie, miło było Pani znowu zobaczyć. Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich, miło mi było, że ktoś mnie wysłuchał. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich, pozdrawiamy cały Pani zespół i do usłyszenia, mam nadzieję, Pani doktor, do zobaczenia. Do usłyszenia. Szanowni moi słuchacze, dziękujemy Wam dzisiaj serdecznie za Wasze pytania, za udział w naszym webinarze. Pewnie wkrótce znowu do Was powrócimy. No i co? Trzymajcie się zdrowo. Ściskam Was cieplutko. Do usłyszenia.